Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku przygód Myszki, Miki i Oswalda. Oswald to jest ten osobnik z tym dziwnym pilotem, tam za myszką. Słuchajcie, tutaj musimy przejść bardzo szybko tą misję w taki sposób, żeby nie zwrócić na siebie uwagi. Te dziwne stwory mogą przywołać więcej istot po uderzeniu chyba w dzwon jakiś, także musimy to sprawnie, szybko zrobić, zareagować na to wszystko. Pozbieramy sobie jeszcze te rzeczy tutaj. Barwniki, które mamy, i lecimy dalej. Komu w drogę temu czas, prawda? Pomalujemy tutaj kwiaty, ale to chyba nic za wiele nam nie da. Ja już tu jednego osobnika pomalowałem, szybko zareagowałem, prawda? Tutaj domalujemy te rzeczy. Tu również widzicie, tu jest ten dzwon. Jak się tam dostać? Aha, chyba w ten sposób. Tu możemy wyskoczyć, prawda? Zobaczymy, mamy te kwiaty. Przy okazji ten metal nam się przyda, ten złom, prawda? Te kawałki metalu. Aha, dobrze, już chyba rozumiem, o co tu chodzi. Możemy zamalować tu, prawda? I wskoczyć na ten kwiatek i tutaj. Po czym wskoczymy. No to nie było zbyt inteligentne, naprawdę. Chciałem po prostu przeskoczyć na. Aj, no nie mogę wyskoczyć. No, teraz się udało. Mam nadzieję, że z takiej odległości uda mi się go pomalować. Tak. Powinien być zadowolony. Okej, udało się. Ale nie mogę tam skoczyć. No dobra, nie będę na razie próbował. Póki co. Pomalujmy tutaj. Tutaj trzeba uważać na kolejne te osobniki. Przez ten dzwon będziemy. Bardzo dobrze, Miki. Mało brakowało. No, i Jan powinien być zadowolony. Huh, udało się. To było dość dobre zagranie z mojej strony. Tutaj domalujmy te kwiaty. Tutaj co się da, pokolorujmy. Okej. Czy coś jeszcze mogę? Tak, mogę tutaj domalować. Dzięki temu może z jakiejś. O, jest życie, barwniki kolejne. Także to nam wszystko pomoże. Tutaj mamy te skrzynie, więc je też sobie zbierzemy. Trochę złomu dostaliśmy w takim razie. Tu jest kolejny kwiat, który też trzeba zniszczyć, prawda? Okej, okay, no i lecimy do kolejnego punktu. Tu udało nam się bardzo szybko zareagować. Co za wspaniałe urządzenie! Strzel w bramę prądem, a klucz obróci się we właściwym kierunku. Wtedy przeciągnij klucz do bramy i voilà! Okej, okay, czyli tu musimy coś zrobić, prawda? Co teraz? Co teraz? Okej, okay, chyba musimy przesunąć. Jest, udało się. O, otwierają się drzwi. Tak. O, super, możemy przejść dalej. Zauważył nas. Powinniśmy być ostrożniejsi. Mało brakowało. Postąpiłeś właściwie, Miki. Jest. Dobrze, nie zaalarmują w następnych. Tutaj pokolorujemy te kwiaty, jak zwykle. Okej, okay, co my tu mamy? Barwniki, trochę pieniędzy. Możemy za te pieniądze oczywiście je w pewien sposób wykorzystać. Kupimy sobie dodatkowe życie dla myszki Miki. Tutaj pousuwamy te przedmioty, dzięki czemu coraz więcej pieniędzy. Okej, okay, kolejne. Mam nadzieję, że też złom uda nam się tutaj. Czy możemy wyskoczyć tu na przykład? Nie da się. Tutaj też, ale na wóz możemy wskoczyć, prawda? Tu jest skrzynia, więc warto. Okej, okay, no właśnie. Plus 34. Oj, to nie jest zbyt dobrze zrobiłem. No, Oswald, użyj tam swojego promienia. Co się teraz stanie? Zobacz. No proszę, czyli możemy tam wyskoczyć. Jest, co zdobyliśmy? Plus jeden, nie wiem co to było. Okej, okay, dobra. Wchodzimy teraz tutaj. Jeśli je obudzisz, wybuchną, więc staraj się iść powoli, kiedy jesteś blisko nich. Oj, chyba się obudził. Nie
Uwaga, 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 on pęknie chyba. Tak. Ej, co ty wyrabiasz? Dobrze, tam. Lepiej, żeby... Lepiej w ten sposób. Okej, kolejny paskudnik zaraz wybuchnie. Uwaga, uwaga. Niech się ratuje, kto może. To chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Oj tam, dlaczego? Teraz możemy sobie przejść, przynajmniej. To jest ten wóz. Dorysujmy może tutaj. Dobra. My idziemy dalej, tu oczywiście po drodze zbierając te wszystkie rzeczy. Okej, gaz się nam tutaj... Czy gaz? Oswald nam się tutaj plącze cały czas pod nogami. Tego nie możemy usunąć. Nie ma co. Dobra, pokolorujmy tego. Tutaj jeszcze możemy pokolorować. Coś jeszcze. Tutaj parę rzeczy, prawda? Domalujemy tutaj. Oj, chyba się obudziły te potworne. Tam jest brama, ale jak się tam dostaniemy? Musi być inna droga. Może te schody dokądś prowadzą? Właśnie, tu są jakieś schody. Tak, to niezbyt konstruktywne, ale zadziałało. Okej, no dobra. Jak się tu dostać? Tu są schody, prawda? Tylko dokąd one prowadzą? Zaraz się przekonamy. Żebyśmy tutaj wskoczyli, tylko tam się nie da wskoczyć. Może jakbyśmy pomalowali, to nie, nie da się pomalować. Aha, tam nie przejdziemy. Dobra, rozwalmy jeszcze tego jednego paskudniaka. Niech się obudzi. Zaraz będzie boom, coś czuję. No właśnie. I sprawa załatwiona. To co tutaj było? O, materiał kolejny. Super. Idealnie. Kolejne barwniki. Tutaj malujmy te wszystkie rzeczy. Tu możemy coś przesunąć. Kolejne te sztuczne ognie. Tylko do czego one są nam potrzebne? Tego chyba nikt nie wie. Dobra, mamy opcję ich użycia, więc zróbmy to. Zwariował nam troszkę Oswald. Chyba nic ciekawego się z tym nie stało. Czy mogę pomalować ten budynek tutaj? Nie. Dobra, tylko gdzie te schody prowadzą? Tu muszę się jakoś przebić. Nie za bardzo mogę. Wejść tam do środka, prawda? A, przecież tu są schody kolejne, ja próbuję gdzieś indziej wyjść. To nie było zbyt mądre z mojej strony, no ale cóż, bywa. O, kolejne przejście, kolejne kuferki, więc je zbieramy. Okej, plus 2 metalu, bardzo ładnie. Gdzie uciekasz? Dobra. Okej, kolejne skrzynie. Okej, pieniążce też się przydadzą. I co teraz? Pytanie, co teraz? Uważaj! Może te schody, tak? Prowadzą do czegoś? Tylko do czego? Pytanie jest takie. Aha, tu się da przejść przecież dalej. No dobra, patrzcie, tędy. Chodźcie, chłopaki! Nie przepuszczę was, dopóki obaj nie będziecie stali przede mną! Nie ruszajmy się! Drzwi nie mogą być otwarte zbyt długo! Więc nie poszło ci za dobrze, co? Niektórzy cię widzieli, inni nie. Trudno, masz kilka biletów za facetę. To do zobaczyska, szefie! Dostaliśmy... A, to są bilety! Ja myślałem, że to pieniądze są. No dobrze. Już trochę ich uzbieraliśmy. Klub 13. Zadzwonimy do drzwi, żeby obwieścić naszą obecność.
Dobra, no to udajemy się w takim razie do tego klubu. Nic nam innego nie pozostało. Tutaj pomalujemy te wszystkie rzeczy. Niech będzie. Czy coś jeszcze mogę tutaj zdobyć? Jest jakiś kufer, prawda? Tu coś możemy też pomalować. I możemy wyjść tutaj. Nie wygląda na kreskówkowe, ani na bezczynne. Ajajaj, no dobra. Tu jest jakieś maszyny. Wchodzimy w takim razie do środka. Kto tam... Oj, biedny Oswald. Co my tu mamy? Pitotron? Jak ostatnio cię widziałem, budowałeś żukołaza dla szalonego doktorka. No tak, duży zły Pit prosił, żeby mu pomóc w klubie. Potrzebują energii, bo po wstrząsie wysiadł generator, wiesz? No to jest. Słuchaj, a może ty byś nam pomógł, co? Bo szukamy Prescotta. Prescott nie mógł dostać się do klubu na mojej zmianie. Kręcił się tylko w te i we w te przy wejściu do tuneli kolejowych. Próbowałem z nim rozmawiać i mówił coś o jajogłowych projektach na starym składowisku platform. Tak czy siak, tunel kolejowy do starego fortu w wąwozie zaprowadzi cię do wejścia na składowisko platform. A skoro pomogłeś Ianowi, możesz liczyć na jego pomoc w znalezieniu wejścia, pod warunkiem, że będziesz się trzymać z dala od kleksiaków w forcie, rzecz jasna. Oczywiście to wszystko jest w wąwozie. Na razie nie dostaniesz się do tunelu kolejowego bez mojej pomocy. To pomożesz nam? No, dobra. Nudzę się jak mops od kiedy tu siedzę. Tak czy siak wejdę do środka i tam się spotkamy. Stamtąd naładuję generator zasilający drzwi. Chyba przyda nam się trochę złomu, żeby naprawić generator. Ale nie wiem jak dużo. Może przynieś mi wszystko co masz i zobaczymy czy to wystarczy. O to chodziło, to ja rozumiem. No okej, okay. Pozbyliśmy się całego złomu, nie wiem czy to dobrze. W sumie, bo już nic nie posadzi. Co to jest? Co to takiego? Czy to kleksołazy, o których ględził szalony doktorek? Kurczę, ale one są brzydkie jak nie wiem co. No zobacz tylko, kierują się prosto na nas i chyba nie mają zamiaru odpuścić mi. No nie, co tu się dzieje? No dobra, musimy kupić trochę czasu. No niech będzie. Ła, to bolało. No, mogą być, przysporzyć nam dużo problemu. Te kleksołazy całe. Dobra, wyskoczymy tutaj i może będę tu bezpieczny. Na tej górze. Wow, 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 wow. No jednak nie jestem tu bezpieczny. No to nieładnie się zaczyna nam. Dobra, jednego mamy z głowy. Teraz problem jest z tymi samochodzikami. Jak je pokonać? To jest problem. Nie lada będzie wyzwanie. Zupełnie nie chwytam, czemu to zrobiłeś, Miki? Ale co ja zrobiłem? Ła, to bolało! Jest, mamy po jednym samochodzie. Chodź tu, jest, udało się. O, bardzo nieładnie. To był twój kumpel. Jaki kumpel? Ała, to bolało. Skaczmy na niego. No, Oswald, pomóż mi, Oswaldzie.
Kurde, ten Oswald to jest taki niemrawy. Dobra, może teraz się uda skoczyć na tego. Hej, przestań już! No, kurka wodna. No, no, wychodź stamtąd, ty wstrętny stworze. Jak, żeby wyszedł z tego? Nie mogę go w ten sposób pokonać. Chyba się udało. Co? Albo i nie. No, dlaczego on z tego nie może wyjść tamten? No, skaczesz po nim i nie wychodzi dziad z tego. No, proszę, no. Co tu się dzieje? Jak go... I co teraz? No może go zostawmy w spokoju w sumie na razie. Może coś jeszcze musimy tu zrobić. Ten tutaj siedzi sobie w tym. Tu mamy kufer, więc może go przejmiemy. Dobra, jest tu ten robot. Ła! To bolało. Dobra, trzeba się rozprawić z tym. Nie będzie nam tu przeszkadzał już przecież. Oswald, weź go poraź. Oswald, naprawdę, no? Czy to tak trudno? Słuchajcie, tu jest tyle problemów z tymi. Jest, chyba się udało. Chodzi jak ta lala. Piękna współpraca. Niezły z ciebie zawodnik, chociaż duży zły Pit twierdził inaczej. Może pomożesz mi z resztą kleksołazów, zanim sobie pójdziesz. Zrób to, a wtedy będę miał coś dla ciebie. Pitotron będzie tam bezpieczny. Musimy znaleźć Prescotta, chodźmy. No dobra, jeszcze pokonamy tego. Ła, to bolało, jeszcze tego. Pokonane ich własną bronią. Nareszcie mogę się znowu zająć tym, co robiłem, a one nie będą siały zamętu. No i co jest szczęście? Mam dla ciebie nagrodę! Przyjdź po nią! Uwaga! No jak mam po nią przyjść, co? Świetna robota! Naprawdę brawo! Dostaniesz za to nagrodę! Chyba w końcu mam dość złomu, żeby wszystko naprawić jak należy. Teraz znikaj mi stąd! Prescott nie będzie siedział bezczynnie cały dzień! Okej, dostaliśmy złom, no całe szczęście. Dobra, wchodzimy. Droga do tuneli kolejowych jest otwarta. Ruszamy? Tak, jasne, że lecimy dalej na następną przygodę. I siup! I troszkę długo mi zajęło pokonanie tych zabawek, ale jednak się udało. Musicie mi to wybaczyć. No dobra, lecimy. Co tu się dzieje? O mój Boże. Aha, czyli ten tu nas... No nie mogę się cofnąć. No, 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 podnoś, podnoś. Ła. Jest, mamy życie. Tu musimy chyba skakać. Jest, udało się, kolejne życie. Wow, 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 wow. Jest, udało się. No, no, do góry. Super, idzie nam chyba doskonale. Tam możemy wskoczyć, jakby nie było. Bo i nie. Tak, możemy.
No dobra. Aha, no nic, musimy tam do góry skoczyć. Ha, tylko jak? No to nie będzie łatwe. Ła! Jest, udało się. Jest, fuh. Tak, fuh, fuh. No, trochę z życia straciłem, ale jednak się udało, na szczęście. Matko kochana, nie było tak łatwo. Dobra, zobaczmy, co dalej nas tu czeka. Gdzie jesteśmy? W Muzykolandzie? Nasze tunele kolejowe uległy uszkodzeniu podczas trzęsienia. Mam nadzieję, że da się przejść przez makiety. Wiesz, Miki, przedstawiono tutaj największe bitwy z czasów twojego ostatniego pobytu w Pustkowiu. Największe bitwy, także wrócimy do dawnych czasów, cofniemy się. Takie retrospekcje. Słuchajcie, ja się z wami żegnam, dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z przygodami Myszki Miki i Oswalda. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.